Rozwiąż równanie. Rozwiązując równanie, które zawiera wyrażenia wymierne, zaczynamy od przeniesienia wszystkich wyrażeń na jedną stronę. Czyli po lewej stronie zostaną nam 2x przez x kwadrat minus 16, dodać 5 przez x kwadrat plus 8x plus 16. I przeniesiemy wyrażenie, które znajduje się po prawej stronie równania, na lewą stronę, czyli znajdzie się ono ze znakiem minus po lewej stronie, czyli mamy minus 1 przez x minus 4, i to jest równe 0. Aby sprowadzić te trzy ułamki do wspólnego mianownika, zaczniemy od rozłożenia mianowników na czynniki. W pierwszym mianowniku mamy postać a kwadrat minus b kwadrat. Zamienimy to na postać a minus b razy a plus b. W drugim mianowniku mamy postać a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat i zamienimy to na postać a plus b do kwadratu. Natomiast w trzecim mianowniku mamy x w potędze pierwszej, czyli już nie możemy tego dalej rozłożyć na czynniki. Pierwszy licznik przepiszemy. I teraz, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje x kwadrat? Oczywiście x. I jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 16? Oczywiście 4. Czyli pod a wstawiamy x, pod b 4. Dostaniemy x minus 4 razy x plus 4. Drugi licznik przepiszemy i w mianowniku mamy. Jaka liczba podniesiona do kwadratu daje x kwadrat? Oczywiście x, czyli za a wstawiamy x, tu mamy plus. I jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 16? Oczywiście 4. Sprawdźmy tylko, czy środkowe wyrażenie się zgadza. Czyli 2 razy pierwszy wyraz razy drugi daje nam z powrotem 8x, czyli jest w porządku. Trzeci ułamek możemy przepisać. Teraz, gdy wszystkie mianowniki są już rozłożone na czynniki, możemy poszukać wspólnego mianownika. Pierwszy mianownik zawsze bezkrytycznie bierzemy w całości. Licznik możemy też przepisać. Natomiast z drugiego mianownika dobieramy tylko to, czego jeszcze nie ma w naszym mianowniku. Mamy wyrażenie x plus 4 podniesione do kwadratu, czyli mamy tak naprawdę x plus 4 razy x plus 4. Natomiast w naszym wspólnym mianowniku na razie jest tylko jeden taki nawias, czyli musimy nasz mianownik pomnożyć jeszcze przez wyrażenie x plus 4. Dalej, w kolejnym mianowniku mamy wyrażenie x minus 4. Natomiast wyrażenie x4 już jest w naszym wspólnym mianowniku, więc nie ma potrzeby przepisywać go ponownie. W ten sposób otrzymaliśmy nasz wspólny mianownik, możemy go przepisać. Zajmiemy się pierwszym ułamkiem. Zaznaczmy y, tą część mianownika, która była już wcześniej. Czyli w naszym ułamku było, był nawias x minus 4 i był jeden z nawiasów x plus 4. Czyli nasz mianownik został rozszerzony o wyrażenie x plus 4. Czyli w liczniku również dopisujemy wyrażenie x plus 4. W drugim ułamku mieliśmy wcześniej wyrażenie x plus 4 do kwadratu, czyli tak naprawdę dwa nawiasy x plus 4. Czyli nasz ułamek rozszerzyliśmy o wyrażenie x minus 4. Więc wcześniejszy licznik, w którym była piątka, mnożymy przez wyrażenie x minus 4. I w ostatnim mianowniku mieliśmy wyrażenie x minus 4. Podkreślmy je. Czyli teraz musimy licznik również pomnożyć przez dwa nawiasy x plus 4. W liczniku była 1, mnożymy ją przez wyrażenie x plus 4 razy x plus 4. Teraz gdy już mamy wspólny mianownik dla naszych trzech ułamków, możemy je dać na wspólną kreskę ułamkową. Czyli nasz wspólny mianownik przepisujemy. A liczniki tu będziemy dodawać, natomiast ten trzeci będziemy odejmować. Przepiszmy. Mamy 2x razy x plus 4 plus 5 razy x minus 4 i minus 1, tą jedynkę możemy pominąć. x plus 4 razy x plus 4 i to ma być równe 0. Teraz zastanówmy się, kiedy ułamek będzie równy 0. Oczywiście wtedy, gdy jego licznik będzie równy 0. Natomiast, żeby pominąć nasz mianownik, musimy najpierw zrobić pewne założenie. Pamiętajmy, że nie wolno nam dzielić przez 0, czyli w mianowniku nie może być zera. Czyli założenie jest takie, że w całości nasz mianownik, czyli x minus 4 razy x plus 4 już możemy w skrócie zapisać do kwadratu, nie może być zerem. Ile o czym dwóch liczb będzie zerem wtedy, gdy przynajmniej jedna z nich jest zerem, czyli wyrażenie x minus 4 nie może być zerem, stąd otrzymamy, że x nie może być czwórką oraz wyrażenie x plus 4 do kwadratu nie może być zerem. Kwadrat jakiej liczby da nam 0? Oczywiście 0, czyli to, ta liczba, która jest w nawiasie, czyli x plus 4, nie może być zerem. Stąd dostaniemy, że x musi być różny od minus 4, więc nasze założenie jest takie, że x jest dowolną liczbą rzeczywistą, ale nie może być minus 4 i 4. Teraz, gdy mamy już założenia, możemy mianownik pominąć i przyrównać licznik do zera. Dostaniemy 2x razy x plus 4. Plus 5 razy x minus 4 i tu możemy jeszcze zapisać to w postaci x plus 4 do kwadratu równa się 0. Teraz opuścimy nawiasy, czyli dostaniemy 2x kwadrat plus 8x. Tu mamy plus 5x minus 20, a tu proponuję najpierw wydziałać ze wzoru skróconego mnożenia, czyli mamy pierwszy do kwadratu to jest x kwadrat plus 2 razy pierwszy razy drugi, to jest 8x, i plus drugi do kwadratu, to jest 16, i to ma być równe 0. Tu redukcja wyrazów podobnych, czyli dostaniemy 2x kwadrat plus 13x minus 20. Tu opuścimy nawias, ponieważ przed nawiasem jest minus, czyli każdy element z nawiasu mnożymy przez minus, czyli mamy minus x kwadrat minus 8x minus 16, to nam daje 0, i jeszcze wyredukujmy wyrazy podobne, czyli mamy 2x kwadrat minus 1x kwadrat to jest x kwadrat. 13x minus 8x. To nam daje plus 5x. I minus 20 minus 16, to jest minus 36. I to ma być równe 0. Mamy więc do rozwiązania równanie kwadratowe. Obliczmy delta. Z wzoru b kwadrat minus 4ac, nasze b to jest 5, nasze a wynosi 1, a c wynosi minus 36. Stąd dostaniemy 25, minus razy minus daje plus, 144, co nam razem daje 169. Więc pierwiastek z delty to jest 13. Ponieważ delta wyszła nam dodatnia, mamy dwa rozwiązania tego równania. x1 obliczymy ze wzoru minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, natomiast x2 obliczymy ze wzoru minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Nasze b wynosi 5, czyli mamy minus 5, pierwiastek z delty wynosi 13 i a wynosi 1, czyli 2 razy 1 to jest 2. Stąd dostaniemy minus 18 na 2, czyli minus 9, natomiast tu dostaniemy minus 5 plus 13 przez 2, czyli mamy 8 na 2, co nam daje 4. Otrzymane rozwiązania muszą być zgodne z założeniami. Z założenia wiemy, że x może być dowolną liczbą, ale nie może być minus czwórką i czwórką. Ponieważ jedno z rozwiązań nie mieści się w zakresie naszej dziedziny, to piszemy tutaj sprzeczność. Czyli jedyne rozwiązanie to jest x równe minus 9.